Dzisiaj o nalewce Ratafia. Jest to nalewka wytwarzana ze świeżych, pełnowartościowych owoców. Cały proces trwa kilka miesięcy. Wówczas owoce ulegają maceracji w spirytusie. Do tej nalewki użyłam owoców tarniny, kaliny koralowej, jarzębiny, fruta oraz cytryny. Grejfrut i cytryna jest z sadów sycylijskich, ekologicznych, bio. Przyjeżdżają chłopaki z Sycylii, przywożą owoce. Ja co roku je kupuję. Wcześniejsze owoce, które wymieniłam, czyli tarnina jarzębina i kalina koralowa, już tych owoców tu nie ma, ponieważ one stały. E, e, swoje miesiące, następnie zlałam e, je, przecie, prze, przetarłam przez prasę. I tutaj sok wycisnęłam. To wszystko było w cukrze stojące i zalane spirytusem. I taka nalewka, tu jeszcze dopełnię ją spirytusem. Taka nalewka stoi u mnie na balkonie przez cały rok. Teraz zimą, ponieważ spirytus nie zamarza, więc nie ma tu żadnej potrzeby no, ogrzewania tego. I stoi sobie na balkonie przez cały rok. Macerując się w spirytusie, następnie później to przecedzę, prze, przepuszczę przez sito, przez prasę i e, wytworzy się e, wspaniała nalewka ratafia, która będzie miała wiele e, ciekawych smaków, e, częściowo gorzkawych, bo wszystkie te owoce leśne są kwaśne, cierpkie. I gorzkawe, również grejfrut i cytryna, też kwaśne i gorzkawe, więc, ale jednocześnie też jest sporo cukru, więc, więc tutaj nie będzie to. Może jeszcze nawet dorobię cukier, syrop z cukru zrobię i wleję później na gorąco. Także taka nalewka jest przepyszna, ba, pełnowartościowe owoce. I e, znakomity macerat. Dziękuję, pozdrawiam.